Jak widzicie, znów towarzyszy mi fantastyczny humor. Nie wiem, czy jest to wina tego, że mam tutaj przygotowany oczywiście do recenzji trunek, czy po prostu już popadam w szaleństwo, które, jak się spodziewałem, kiedyś nastąpi wobec mojej osoby. Nie spodziewałem się, że tak szybko. Myślałem, że zdążę chociaż odchować dziecko, ale czuję, że dotyka mnie. I'm going slightly mad, jak śpiewał zespół Queen. I dotyka mnie to niestety powoli. Dzisiaj, aż się zmęczyłem tym tańcowaniem. Dzisiaj świetna kategoria, zaczniemy oczywiście od whisky, no bo czemu by nie. I mamy w tej kategorii whisky, które zaskoczyło mnie pozytywnie, ponieważ było to whisky, którego bardzo często w wyborze sklepowym unikałem. I już wam mówię dlaczego. To znowu butla z helem. Jezu, jak śmiesznie! Matko Boska! W każdym razie, Dewars, bo tak się czy, chyba tak się czyta. Dewars, w każdym razie jest to blend oczywiście. Jest nieco droższy niż te największe sikacze znane z dyskontów, choć to też dostaniecie w innych dyskontach. I zawsze unikałem tej whisky. Ponieważ kiedyś ja spróbowałem, stwierdziłem, jakoś tak, no nie za bardzo. Ale jeszcze raz położyłem na niej łapsko. Czy to pralka? Tak, to pralka. Quality content, żeby nie było. I bardzo się zaskoczyłem. Nie wiem, czy zmienił mi się smak, czy wytrzeźwiałem chociaż na chwilę. I okazało się, że Dewars jest naprawdę zacny. Mało tego, że jest zacny, to uważam, że jest to świetne whisky do tego, a rzadko to mówię, żeby z tym whisky zacząć swoją przygodę z piciem whisky. Ponieważ Dewars to whisky jest bardzo delikatne. Ja tu nie będę się doszukiwał gam smakowych, bo jak wiecie, zawsze podkreślam, jestem amatorem, nie specjalistą, od tego są inni ludzie. Ja tu bym wyczuł, powiedzmy, że wanilię, trochę dębu, no i to tyle. Wiem, że tam pewnie jest to bardziej złożone, ale tyle jestem w stanie wyczuć. W tej whisky na początku bardzo odrzucał mnie zapach, ponieważ wydawał mi się ostry, mocno alkoholowy i po prostu walił taką siarą. Ale po spróbowaniu, wola Boga, ja to mogę pić bez coli, a to już jest, wiecie, już połowa punktacji. W każdym razie od tego, to jest fajna whisky, żeby zacząć, ona nie jest droga, na przedziale cenowym między 50 a 70, możecie ją dorwać na promocji. Znajdziecie ją w sieci sklepu, chyba Ropuch i fresh, no wiecie co. W każdym razie to tyle w tej kategorii whisky, szybko przelecimy dzisiaj i czas na kategorię książka, literatura. A dzisiaj, wow, dzisiaj fantastyka, dokładnie Forgotten Realms, zapomniane krainy. I właściwie zbiór taki chyba, wydaje się, że troszeczkę mniej znany, a mianowicie historia rodziny Uskervenów, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale mam to niestety w dupie. I moja przygoda się na szczęście zaczęła ze zbiorem opowiadań autorstwa różnych chyba ludzi, tak, różnych ludzi. I bardzo mnie pozytywnie ta książka zaskoczyła. Mamy bowiem do czynienia z dosyć nietuzinkową rodziną tytułowych Uskervenów. Dobra, nie będę powtarzał tej nazwy, bo nie wiem, czy dobrze ją wymawiam. Ze Sztormowego Dworu. Akcja dzieje się chyba, to się nazywa Kraina Sębia, jakoś tak. W każdym razie mamy tu małżeństwo główne, mamy tu ich dzieci i każdy z nich kryje sobie jakąś tam tajemnicę. Najczęściej ta tajemnica opiera się na tym, że mają po prostu podwójną tożsamość, sekretną personę. Jedna jest złodziejką, drugi koleś jest niespełnionym aktorem i wilkołakiem i tak dalej, i tak dalej. Pan rodu jest wielkim bohaterem, którego nikt nie docenia, jego małżonka zimna i tak dalej. Okazuje się, że tak naprawdę jej życiorys się różni od tego, o czym myśli jej małżonek i tak dalej, i tak dalej. No i w każdym razie zbiór opowiadań przedstawia nam
wszystkich członków rodziny plus lokaja, który znaczy zarządza domu, majordomusa, który też jest bardzo ważną postacią. I później wchodzi seria, która opowiada o każdej z postaci z osobna. Jak na razie ja dorwałem tylko 3 książki z tej serii. Jest to Świadek Cienia, opowiadający o majordomusie, który jest niezłym badassem i mordercą zawodowym na usługach rodziny. I o matce rodu, Strzaskana Maska, też bardzo fajna pozycja. Wszystkie te 3 książki bardzo mi się podobały i szkoda, że nie mam jak położyć łap na kolejnych tomach. Forgotten Realms zawsze lubiłem za to, że dobrze dawkował dla mnie akcję, wpakowywał tam mnóstwo fajnej magii. Generalnie nie nudziłem się nigdy przy tych książkach, chociaż one do ambitnych nigdy nie należały. I tutaj jest podobnie, mimo że wszystko dzieje się nad takim portowym mieście. Można by powiedzieć, że to jest bardziej taki urban książka. Co ja pierdolę w ogóle? W każdym razie jest bardzo dużo magii, to mi się bardzo podobało. Książki dorwałem jak zawsze w moim kochanym Dedalusie, do którego chodzę. I uwaga, kosztowały mnie 5, 7 i 7 zł. No, warto. Warto wydać 5 zł na dobrą książkę. Także serdecznie Wam polecam. Seria chyba Sembia, tak się to się nazywa. Strzaskana Maska, Tajemnice Sztormowego Dworu i Świadek Cienia. Polecam bardzo. Kategoria winyl. Winyl. O, Dakan, słuchasz winyly? Fuck yeah, winyle, najlepszy nośnik, prawda? Wszyscy o tym wiemy. Jakby jak ktoś słucha winyli, to... Oh yeah, fuck yeah, kurde. Pewnie piszesz z jakichś gazet muzycznych i generalnie recenzujesz wszystkie albumy, jesteś zajebisty, winyle, wow. Najlepszy kurwa nośnik, dobrze. Dzisiaj to będzie bardzo mój ton i moje słownictwo będzie bardzo nie pasowało do tego, kogo tu przedstawię, bo jest to Johann Strauss, człowiek, który stworzył według mnie najpiękniejsze walce. No oczywiście to okej, no nie tylko według mnie, bo wszyscy wiedzą, że walce Straussa są najpiękniejsze, jest królem walca i tak dalej, i tak dalej. Ta jedna płyta jest pod batutą Zdzisława Górzyńskiego, a ta druga już niestety pochodzi z nieistniejącego kraju, czyli Czechosłowacji, i jest pod batutą Otto Aebi, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko. Akurat ta płyta jest zbiorem utworów wykonanych przez rodzinę Strauss. Z muzyką tego rodzaju jest zabawna rzecz, że kiedy odsłuchacie tego i skupicie się na tym, na czym, czego słuchacie, to okazuje się, że istnieje duży procent szans na to, że już kiedyś to słyszeliście. I tak naprawdę znacie ten utwór, ale nie wiecie, co to jest za utwór. I tak na przykład właśnie jest nad pięknym, modrym Dunajem, który ja większość tego typu muzyki poznałem po prostu dzięki kreskówkom. Dzięki Tom i Jerry, w ogóle Looney Tunes, Bugs Bunny i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że mnóstwo tych utworów albo aranżacji tych utworów zostało tam użytych i do tej muzyki się wraca jak do czegoś, dla mnie to jest powrót trochę do dzieciństwa niemalże, bo ja to wszystko jakoś tam znam, tyle że teraz po prostu wiem, jak to się nazywa i kto to skomponował, no. Więc bardzo Wam polecam, żeby chociaż, nie wiem, wbić sobie ten utwór, odsłuchać i zobaczyć, czy coś kojarzycie, o ile oglądaliście kreskówki oczywiście. A jeżeli nie, no to nawet mi was kurwa nie żal, tak? Jak to się mówi, jak nie oglądaliście, nie jesteście wychowani na tym, co ja, to wiadomo, że jesteście już zjebanym pokoleniem, bo tak myśli większość osób. I to najczęściej te osoby są właśnie niedojebane umysłowo, ale to nieważne. Przechodzimy do kategorii seriale. I tutaj pozycja nietypowa, o której ja już kiedyś parę razy mówiłem, wspominałem, ale teraz jakby oficjalnie chciałbym się wypowiedzieć na ten temat. Jest to Adventure Time. Ja tu nie mam jakby jak co przedstawiać, prócz dwóch zabawek z McDonald's sieci. Wiem, że to są zabawki dla dzieci, ale nic mnie to nie obchodzi. Ponieważ uważam, że historia przyjaźni, tudzież miłości między Ice Kingiem a Marceliną jest jedną z najpiękniejszych love story stworzonych w kreskówkach. I generalnie przygody, pora na przygodę i przygody Fina i Jake'a to jest rzecz, na której ja bym bardzo chciał, żeby wychowało się moje dziecko. Wiem, że dla niektórych to jest bardzo kwasowa produkcja i dosyć dziwna, ale ja uważam, że tam jest zawarte całe spektrum emocji, wartości, które fajnie jest poznać, i ta bajka nawet dla mnie jest czasami po dziś dzień bardzo wartościowa pod wielu aspektach, także daje bardzo dużą okejkę. Pora na przygodę. Na koniec, nie wiem po co mi to, wziąłem to, żeby coś chciałem powiedzieć i zrobić efekt, że jest shame, ale idąc po to i wracając tutaj zapomniałem, co chciałem powiedzieć, więc no nie popisałem się zbytnio. W każdym razie kategoria myśl na koniec i myśl związana właściwie
ze smutnym faktem, który tyczy się mojego kanału. Nie, spokojnie, nie będę narzekał na to, że nie mam pieniędzy. Nie, już bólu dupy nie będę wywoływał. Niepotrzebnie. Niestety mam, to może być ból dupy. Mam dosyć zacny odpływ subskrybentów i niestety za każdym razem, kiedy pojawia się gruby vlog, więc jeżeli to oglądacie, to znaczy, że jeszcze jesteście na kanale, sporo osób odchodzi od kanału, głównie dlatego, że chyba przyzwyczaili się, że będzie to tylko Holokron, a tu jakiś grubas narzeka i robi z siebie debila. Rozumiem. I szczerze mówiąc myślałem, i to na poważnie myślałem, bo wbrew pozorom zależy mi na tym kanale, żeby się jakoś rozwinął, myślałem, czy nie zaprzestać kręcenia grubych vlogów, bądź ich jakoś po prostu, nie wiem, odseparować, założyć inny kanał, przenieść coś, ale na szczęście po już 4 czy 5 sekundach myślenia nad tym tematem stwierdziłem, że w ogóle nie ma takiej opcji, żebym przestał, ponieważ kręcenie grubych vlogów sprawia mi ogromną przyjemność. Ja wiem, że tu pajacuję, robię z siebie debila, ale przy okazji mówię o tym, co lubię, co mnie interesuje, i wiem, że są, jest jakaś garstka ludzi, którzy to oglądają i absolutnie nie zamierzam przestać. Mało tego, będę starał się robić to jeszcze dłuższe, jeszcze bardziej zwariowane i ciekawe, i no może ciekawe to nie, bo generalnie to zawsze jest chujnia, ale po prostu jakoś się do tego bardziej przyłożę. Oczywiście Holokrony będą i Batcave będzie, ale mam ochotę też robić inne rzeczy i myślę, że inne rzeczy też w ogóle się będą pojawiać na tym kanale. Ale Dekon, co ty się przyjmujesz? No rób swoje tam, nieważne co oni tam ludzie mówią, rób swoje, grube vlogi są zajebiste. I ja wiem, że wiele osób... nie, to nie ma sensu. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Kurwa, no. Dużo też osób zauważa, że obrazy, które wiszą za mną na ścianie, są krzywo powieszone, aczkolwiek jest to niemożliwe, ponieważ każdy z nich wieszałem z użyciem poziomicy. Oczywiście jest to żart. Jeszcze mnie nie popierdoliło, żeby wieszać obrazki na jakichś przyklejanych haczykach z poziomicą. No być może część z nich jest źle krzywo powieszona, one się przekrzywiają, no na miłość boską. Zresztą to kogo to kurwa obchodzi tak naprawdę, czy te obrazki z tyłu wiszą prosto czy nie, no jakby na miłość boską, no pomijając fakt, że przez kilka, o ile nie kilkanaście ostatnich odcinków tam na półce, tutaj moi drodzy, o właśnie tutaj, stoi, uwaga co, po piersi Adolfa Hitlera i na to nikt kurwa nie zwrócił uwagi, ale czepiacie się, że Batman krzywo wisi. Wow, no w każdym razie tą pozytywną myślą, nie pytajcie się dlaczego tam to jest, kończymy dzisiejszego vloga, dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia.